ostatnio dostałem na urodziny od kolegi z Ukrainy tytanową ośkę, która waży 30 gram mniej niż oryginalna. Także jest lekkość. Dostałem cały taki pakunek z firmy Trickstaff. To właśnie oni robią te rotory hydrauliczne. Ale poza rotorem przysłali mi też hamulec, który waży 150 gram i w porównaniu do hamulca, który mam teraz, to jest 200 gram mniej, więc będzie mega lekko. Czyli to jest rotor hydrauliczny. Tutaj wchodzi płyn, a tutaj wychodzi i idzie do hamulca. No i po prostu tam jest zamknięty obieg, tym można kręcić. To jest na łożyskach i jest tak uszczelnione, że ten płyn pozostaje w środku i hamulec działa tak samo jak oryginalnie na lince, więc jest to fenomenalna sprawa. Tak wygląda złotko. No i tu jest najlepsza klamka, bo klamka jest karbonowa. Tak mało materiału, a taka oszczędność wagi, że to będzie coś pięknego. Mam tylko nadzieję, że przy glebach nie będzie problemu z tym, że karbon będzie się łamał. Ale jak widzę kierownicę karbonową, która mega trzyma i już przeżyła fajne gleby, to mam nadzieję, że będzie dobrze. No, mam teraz taki hamulec SRAM Guide i linka jest, to starcza na jakieś 7 bar spinów, ale na zawodach podczas przejazdów potrzebuję więcej obrotów kierownicą, bo są i tej lupy i bar spiny. Żeby się nie stresować, najlepszym rozwiązaniem właśnie jest w tym momencie na rynku rotor hydrauliczny. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Wtedy można kręcić kierownicą dowoli. Pomyślałem, że założę tarczę 140 mm wielkość. Myślę, że taki hamulec takiej klasy będzie wystarczająco dobrze hamował w tym rowerze. Jakieś uszczelki zapasowe, jakieś śrubki. Zadbaj o mój rower, Kamil. Z Kamilem od dziecka jeżdżę na rowerze. Teraz ogarnia serwis i jest w tym dobry. Trzyma go. Dobra, wygląda na to, że mamy wszystko, co potrzebujemy do złożenia tego hamulca z rotorem. I jeszcze tylko dodam, że to jest hamulec Trickstaff Picola się nazywa. On jest taki Picola, że jest super lekki. Ja teraz rozbiorę sobie rower, założę tarczę, a potem już z kablami i z hydrauliką będzie się Kamil bawił i odpowietrzał, bo to jest majster. Ta tarcza jest piękna i lekka i o to chodzi. Weź sobie delikatnie wszystkie śrubki wkręć w palcach, a potem dopiero wkrętarką. Ja na końcu sprawdź kluczem. Dobrze. Bo jak sobie wkręcisz pod kątem, to pogwinci masz pięść. No, to... Trickstaff dba o każdy szczegół i nawet śrubki do tarczy są robione przez nich. Są odchudzone tutaj. Także szacun. Że jak będziemy to mieli w pozycji prostej, i zaczniemy odpowietrzać, no to gdzieś tu jakiś bąbelek może zostać, nie? Musimy ustawić sobie to pod kątem, aha, żeby odpowietrzyć cały układ hydrauliczny, aha, żeby to nie było zapowietrzone nigdzie. Dzień na kredytkach. Zawsze działa. Najgorzej, jak sobie kabel hydrauliczny przyklikniesz przy obcinaniu trytyczek. Próbowałem chwilę na brake-lesie jeździć, ale tragicznie jakoś na MTB się jeździ na brake-lesie. Hmm? Sprawdź, jaki ty masz płyn. Jak to mogę sprawdzić? Wydaje mi się, że to jest mineralne. Bo do śmierdzi. A to nie śmierdzi, patrz. Jak to śmierdzi. Mhm. A to nie śmierdzi nic, to jest zwykły olej. Delikatnie. Teraz warto by było dosztukować długość kabla do rotoru. Czyli pytanie, czy to chcesz puścić pod spodem? Czy na górę? To pójdzie pod spodem, no. Bo tu jest... Robimy mniej więcej taki odcinek. Ale zajebiście. Boże, władza. W ogóle nie będzie kabla widać. No, będzie schowany. Musi być równo obcięta, żeby nie było potem problemu. Aha, no łatwo. O, ja zrobię sienko. Tu i tu.
koksu. Kurde, no miało być tak łatwo. A smarujesz łożyska, jak je wkładasz do ramy? Bo ci będą trzeszczeć. Tu masz smar, łożyskowy. Nie, żebym nie wiedział, ale ja też tak robię, chciałem cię sprawdzić. Taki ładny przewodzik, który będzie tutaj do klameczki szedł, od spodu, o tu. To pójdzie tu do klamki i tu do rotoru. I to będzie wszystko. Ta blaszka, która trzyma rotor, okazuje się, że na oryginalnych dziurach jest za wysoko, więc wiertamy w tej pięknej ramie kolejną dziurę i wtedy będzie można przykręcić. Jeszcze mam nadzieję, że ogarniemy jakiś gwintownik, żeby ten gwint zrobić. Pięknie. Czyli spróbuję to nagwintować śrubą. Specjalnie zrobiłem takie nacięcia. Niestety gwintownika na miejscu nie mamy. No i trzeba go sobie stworzyć. Mam nadzieję, że to zda egzamin. Żeby było za co chwycić. Trochę do przodu, trochę do tyłu. Żeby nie pękło. No, to patent zadziałał. Mamy gwint w ramie. O, piękne. No teraz idziemy odpowietrzać hamulec. No i to będzie wyglądało tak mniej więcej, więc dalej mi to przytrzyma w tej pozycji. O, tak, pod kątem i tu. To już czuję wibrację. Idzie. Po prostu przeciskamy olej przez... O, widzisz, jeszcze bąbelek poszedł. Przez cały przewód. I nie może być żadnego bąbelka z powietrzem w układzie, bo wtedy hamulec jest... Zapowietrzony. Zapowietrzony, no i gorzej hamuje, klamka dochodzi za daleko do kierownicy, jak się naciska. Tylko odkręcić sobie ten przewód. Tu trochę popuścimy. O. I tu będziemy musiał nacisnąć na strzykawkę. Mamy to. No, to jest profesjonalne odpowietrzanie. Jak my ostatnio na Audi 9 odpowietrzaliśmy od Szymona hamulec z Szymonem, z jego patentami, to zamiast takiego czegoś, to była jednorazówka, do której wpadał olej, a zamiast tego, to po prostu wlewaliśmy olej do klamki i pompowaliśmy klamkę. Chcemy sobie sprawdzić, teraz to sobie zaciśniemy w ten sposób, na tej stronę. O, mamy blokadę. Widzisz? A, działa. Działa. No rusza się, no. Będzie hamować. Tak, wódeczka, benzynka. Sobie odtłuszczamy to nawet w pojemniczku na 100%, żeby nie było żadnego jakiegoś nieporozumienia. Znaczy, jeśli komuś piszczy tarcza, klocki hamulcowe podczas hamowania, to mogą być, może być kilka przyczyn. Tak naprawdę może być przypalona delikatnie tarcza, takiego no, przypalenia jakby w przypalonej patelni, albo jest zatłuszczony klocek hamulcowy, kiedy ktoś sobie smaruje łańcuch, psiknie przypadkowo na tarczę, tarcza ma to na sobie, ktoś sobie zahamuje i w tym momencie, jeśli ktoś ma klocki żywiczne bądź półmetaliczne, wsiąknie to w ten klocek i będzie piszczał. Z tym niestety nic nie zrobimy. W przypadku, kiedy ktoś ma klocki metaliczne, można to wziąć dosłownie do piekarnika, wrzucić i wypalić, albo po prostu podczas jazdy z ostrej górki też się wypali. I jak komuś piszczą klocki, znaczy hamulec, przejechać sobie po prostu szmatką benzyną ekstrakcyjną po tarczy, jak będzie widać, że jest cała czarna, tak konkretnie, no to wiemy, że coś się tam polało. Ja wiedziałeś o tym, że im szybciej jedziesz, tym dalej lecisz? Słyszałeś o tym? Tak. Więcej, nie? A nie, tak, bardzo na styk. No to teraz przykręcamy sobie zacisk. Siedzi. Dawid sobie jak przymocował tarczę, sobie trochę pomacał, ale jeśli nie widziałem, że ja tu z tą kanapkę, to... warto ją otuścić. No, chwytło. I na raz. Ale lekki. Nie. Wygląda na to, że wszystko działa i wygląda mega i jest mega lekko. Także chyba sukces. Idziemy teraz na test roweru na górę. Się okaże, czy hamuje. Będzie się dało panu, to da się wszystko.
rotor na początku jest strasznie toporny i się powoli kierownica kręci, ale z czasem to się rozrusza na szczęście. Bary się będą kręcić same. Jestem. Dobra, czyli 9,8 to jest waga ostateczna. I to by było na tyle. Dzięki wielkie Kamilowi za pomoc. Kamil prowadzi też swój kanał Clinic Bike, czyli tak jak nazwa serwisu. Także wbijajcie do niego i followujcie jego poczynania. Możecie poobserwować troszeczkę, jak się serwisuje, ale równocześnie jeździ na pewno na podwórku Dawida. Nieraz się spotkamy na odcinek. Dzięki wielkie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pozdro. Pozdrawiamy.